10 polskich horrorów, materiał opracowany na podstawie antyradio.pl Demon, polsko-izraelski film fabularny z 2015 roku w reżyserii Marcina Wrony na motywach dramatu Piotra Rowickiego Przylgnięcie. Piotr zwany Pytonem przyjeżdża do Polski, gdzie w małym miasteczku zamierza ożenić się z Żanetą, siostrą swojego przyjaciela, z którym wspólnie pracował w Londynie i... Przebudować stary dom odziedziczony po jej dziadku. W przeddzień ślubu koparka odkrywa leżący w ziemi szkielet młodej kobiety. Wszyscy wesela duch zmarłej Hany pojawia się wśród gości i wchodzi w ciało pana młodego. Film zyskał bardzo dobre noty i nawet zdobył dwie nagrody na festiwalu w Austin, nagrodę dla najlepszego reżysera w kategorii Horror. Zaś na festiwalu w Haifie, najlepszy film dotyczący judaizmu Izraela. Reżyser filmu zmarł 19 września 2015 roku podczas trwającego wówczas festiwalu filmowego w Gdyni, w którym brał udział owy film. O godzinie 5.30 w jednym z hoteli w Gdyni ciało reżysera znalazła jego żona. Marcin Wrona popełnił samobójstwo poprzez powieszenie. Jest to jedna z najbardziej tajemniczych śmierci w polskim świecie filmowym. Silent Lake, film z 2013 roku, który już zdobył gorsze opinie. Jest to polska odpowiedź na Blair Witch Project, a scenariusz napisał Mariusz Kuczewski, ten, który stworzył scenariusz do listy do M2. Obraz zrealizowano w konwencji Found Footage, która obecnie zdominowała kinogrozę. Być może da się wytknąć twórcy kilka warsztatowych błędów. Jest jednak spora grupa osób, która uważa, że to udana próba przeniesienia zachodnich standardów dotyczących tego kina na rodzime podwórko. Spora roku polski filmowy horror z 2008 roku wyreżyserowany przez Grzegorza Kuczeriszkę. Premiera filmu miała miejsce 18 kwietnia 2008 roku. Zdjęcia do filmu powstawały m.in. w Kotlinie Kłockiej na warszawskiej Pradze, w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Buenos Aires. Film reklamowany hucznie jako pierwszy polski horror od wielu lat spotkał się z negatywnym przyjęciem krytyki. Przypisano mu także przynależność do modnego poza granicami polskich horrorowego nurtu tortur porn i porównano do takich filmów jak Hostel. O co chodzi w filmie? przyjaciół ze studiów, dwie dziewczyny i dwóch chłopaków, podczas wakacji rusza na prowincję Dolnego Śląska, gdzie rok wcześniej zginął Adam, brat jednej z uczestniczek wyprawy. Jednocześnie do pobliskiego szpitala psychiatrycznego w charakterze asystentów trafia trudna młodzież z Poprawczaka. W wyniku niefortunnych zdarzeń ludzie trafiają do nawiedzonego miejsca. Klątwa Doliny Węży. Film produkcji polsko-radzieckiej z 1987 roku nakręcony na podstawie opowiadania Roberta Stratona pod tytułem Hobby doktora Trawena. Reżyserem filmu jest Marek. Piestrak. Klątwa Doliny Węży miała premierę 3 października 1988 roku. Film obejrzało w kinach 25 milionów osób. Akcja filmu rozpoczyna się w listopadzie 1954 roku na pograniczu laotańsko wietnamskim Ostrzelany przez partyzantów helikopter ląduje na skraju dżungli. Pilot wojskowy Bernard Traven podczas szukania wody trafia do buddyjskiej świątyni, skąd kradnie drogocenną szkatułkę znajdującą się w świątyni mnich rzuca klątwę. Medium, horror produkcji polskiej, zrealizowany przez Jacka Koprowicza w 1985 roku. Pierwszy polski film poświęcony w całości tematyce okultystycznej. Zdjęcie plenerowe zrealizowano w Gdańsku, Sopocie i Berlinie Zachodnim. Nawiedzony dom, człowiek, który budzi się na plaży i nic nie pamięta, do tego Medium. Także klasyk lat 80., że tak powiem. Widziadło, polski film grozy psychologiczny z 1983 roku na motywach powieści Pałuba Karola Iżykowskiego. Początek XX wieku Piotr Strumieński mieszka z żoną Olą i dziećmi w małym dworku, jednak nadal jest prześladowany przez myśli o swojej pierwszej żonie Angelice, która zginęła tragicznie. Często ją widzi w snach, a podczas jednego ze snów mówi nigdy nie zaznasz szczęścia z inną kobietą, zawsze będziesz słyszał mój śpiew. Jego żona coraz bardziej od niego się oddala. Dochodzi do dziwnych wydarzeń w domu Strumieńskich i mamy takim sposobem horror. Wilczyca, polski film fabularny, dokładniej dramat psychologiczny z elementami horroru z 1982 roku w serii Marka Piestraka, o którym już wspominałem, z Krzysztofem Jesińskim i Iwoną Bielską w rolach głównych. Adaptacja noweli Jerzego Giertowskiego pod tytułem Wadera z 1977 roku. Film zaliczany jest do klasyki polskiego horroru i przyciągnął do kin około 2 miliony widzów w roku premiery. Diabeł, polski horror w reżyserii Andrzeja Żuławskiego wyprodukowany w 1972 roku. Zatrzymany został na kilkanaście lat przez prl cenzurę. Jego premiera odbyła się dopiero w 1988 roku. Akcja rozgrywa się w styczniu 1793 roku podczas wkroczenia wojsk pruskich do Wielkopolski. Nieznajomy wyprowadza z więziennego klasztoru młodego szlachcica Jakuba wraz z zakonnicą. Niedoszły królobójca, wyraźnie oszołomiony torturami, Jakub wraca w towarzystwie zakonnicy w rodzinne strony, ale spotkanie z rodzicami, rodzeństwem i przyjacielem oraz narzeczoną tylko potęguje w nim opętanie. Nieznajomy wręcza Jakubowi brzytwę i każe oczyszczać. Jakub postanawia rozliczyć się z najbliższymi, którzy pogrążyli się w zdradzie i moralnej rozpuście. Zatraca przy tym poczucie realności. Lokis, rękopis profesora Witem Polski film kostiumowy z elementami horroru zrealizowany w 1970 roku. Scenarzystą i reżyserem filmu jest Janusz Majewski. Pierwowzór literacki stanowi nowela pisarza francuskiego Prospera Merimego Mego pod tym samym tytułem. W filmie wykorzystano rysunki franciszka starowiejskiego które ilustrują opowieść doktora Berga o ataku niedźwiedzia na hrabinę Szemiotową. Opowieści niezwykłe cykl polskich czarno-białych filmów telewizyjnych zrealizowanych w latach 1967-1968 przez zespół filmowy Studio. Cechą wspólną obrazów jest atmosfera tytułowej niezwykłości, tajemniczości uzyskana poprzez ukazywanie duchów osób nieżyjących czasem od wieków, jak na przykład ja w górę, czy personifikacji śmierci, jak na przykład w odcinku Mistrz Tańca. Niektóre z filmów pod względem gatunkowym ocierają się o kinogrozy, jak na przykład odcinki Ślepy tor czy Mistrz Tańca, inne przypominają bardziej filmy sensacyjne typu szachmat. Rzejszą niemal komediową tonacją ma obraz Ja Gorę. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was również na dwa pozostałe kanały: Inwigilator oraz Światowa Historia, która od niedawna działa i ma się, myślę. Nie za dobrze, mogłoby być zawsze lepiej, ponieważ oglądalność ciut spadła, ale mam nadzieję, że uda mi się przywrócić to, co było całkiem niedawno. Ponadto zapraszam Was na wcześniej wspomniany inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale zaraz po świętach mam nadzieję, z powrotem ruszy. W okresie świątecznym postaram się dodawać filmy codziennie, jednakże tego nie obiecuję, ponieważ nie wiem jak to wyjdzie, a w święta nie pracuję nad YouTube'em, Niestety. Z tego względu materiały przygotowuję wcześniej, ale mam nadzieję, że uda mi się przygotować. Ponadto po świętach planuję wznowienie zimnej wojny, o którą ubiega się wielu widzów światowej historii oraz powróci seria Porozmawiajmy, która była szanowana i lubiana przede wszystkim właśnie na światowej historii. Także do zobaczenia na dwóch pozostałych kanałach, a tutaj odcinki postaram się dodawać jak najbardziej regularnie. Cześć!